Poznajcie drużynę. Dźwig i żuraw. Dzięki, Dźwigu. Ładunek gotowy, żurawiu. Jedziemy do góry. Czas już na siłę wieży. Ojej, najwyższy żuraw w historii. Dobra, gotowy, Dźwigu. Hej, żurawiu, czy nie chciałbyś się pobawić w szpiega? Pobawić w szpiega? Wiesz, że z tej wysokości widzę wszystko, prawda, Dźwigu? No i dobrze, ja jestem w tym naprawdę dobry. To zaczynam. Widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru pomarańczowego. Pachołek drogowy. Och, nie! Dobra, żurawiu, twoja kolej! No to słuchaj, Dźwigu. Widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru... Ale nie patrz na nic, co jest po drugiej stronie miasteczka, dobra? Nie będę. Widzę teraz coś, co jest niebieskie. O, coś niebieskiego? Niebieskie, niebieskie. O, kontener biurowy, tak! Nie. O, kamizelka Boba, tak? Znowu nie trafiłeś. Znowu? Nie. Ale... Ja jestem niebieski, to ja. To Dźwig, zobaczyłeś, Dźwig? Tak, to ty. Moja kolej, widzę teraz... A ja widzę, że mamy jeszcze dzisiaj dużo do zrobienia. Ruszaj, jedziemy po kolejny ładunek. Och, masz rację, Bob. Do zobaczenia, żurawiu! Ciągle widzę was obydwu, wiecie? Widzę! Ciągle was widzę! Koparko, to jest miejsce, skąd biorą początek najlepsze budowle miasteczka. Ja kocham to podwórze. To dom? To dom całej drużyny.